Witam serdecznie z tej strony ponownie Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Bohaterem dzisiejszego unboxingu będzie kolejny model od włoskiej firmy Italeri. Mianowicie będzie to włoska tankietka niszczyciel czołgów. Jest to model w skali 1,35, e, ukrywający się pod numerem 6477. Pierwszy raz ten model ukazał się w 2011 roku, czyli nie jest to jakiś staruszek, bo w sumie ma dopiero 12 lat. Jak ten czas leci, I dzisiaj właśnie chciałbym Wam zaproponować unboxing tego modelu. Ponieważ ostatnio tematy włoskie są dość modne, w ogóle ogólnie rzecz biorąc, tematy pustynne, i właśnie dzisiaj zaprezentuję wam ten model. I tutaj co nam producent oferuje? Oferuje nam dwa malowania. Po można powiedzieć kapitulacji Włoch Niemcy przejęli. To, ten pojazd gąsienicowy. A tutaj mamy, posłuchajcie, malowanie z 1942 roku, dokładnie z lata, z terenów Rosji. I powiem Wam, że trochę się zdziwiłem, bo myślałem, że to będzie coś afrykańskiego, a to się okazuje, że nie do końca. Do tego oczywiście y, mamy tutaj, proszę bardzo. E, jeżeli chodzi o kalkomanie, mamy do czterech wersji. E, tutaj Wam mogę polecić do tego malowanie e, farbami, e, również producenta, do właśnie włoskich e, sił lądowych. Mianowicie jest to 6 farb akrylowych po 20 ml. Pokazywałem Wam, że tymi farbami można malować pędzelkiem, jak i również bez problemu malujemy tutaj aerografem. I są to farby akrylowe. A niedawno do oferty sklepu też doszły zestawy figurek od firmy MiniArt. Aktualnie ta firma działa na terenie Polski. I są to włoscy czołgiści... Idealnie pasujący do praktycznie wszystkich modeli pojazdów włoskich w skali 1:35. Wkrótce będzie dostawa pozostałych modeli od firmy Italeri, jeżeli chodzi o włoskie czołgi z okresu II wojny światowej. A co jeszcze tu mamy? Oczywiście mamy blaszkę, tutaj nam producent od razu pokazuje. Że mamy fajny zestaw blaszek, ten właśnie do czterech wersji zestaw kalkomani, i teraz przechodzimy do pudełka. Co znajdziemy w pudełku? To będę z Wami oglądał pierwszy raz ten model. Nigdy nie, nie oglądałem tego modelu, nie wiem, jakoś umknął mojej uwadze, a swoją drogą jeszcze nie prowadziłem wtedy kanału. Po otwarciu góry widzimy, że znajduje się kalkomania, fototrawione elementy, łącznie z tablicami rejestracyjnymi i siatką na chłodnicę, instrukcja i dwie torebki foliowe z częściami do wykonania modelu. Tutaj widzimy Układ jezdny razem z gąsienicami. Pewnie wielu z Was się ucieszy, że gąsienice są plastikowe, a nie gumowe, tak jak ostatnio było to w Dragonie. No i w tym momencie po prostu przejdziemy sobie do omówienia instrukcji. Krótka historia tego pojazdu. To tak naprawdę Wojsko Polskie też dążyło do wyprodukowania takiej tankietki, powiedzmy takiego czołżka właśnie do niszczenia czołgów, ale niestety wszystko spełzło na niczym. No i co mamy? Raz, dwa, trzy, cztery. Ramkę B mamy podwójnie, cztery mamy właśnie ramki plastikowe. Tu na szaro producent nam zaznaczył, czego nie używamy. Automatycznie jest również tutaj e, pokazana blaszka farby, jakie mamy e, tutaj zastosować, no i automatycznie wraz z, ze sklejaniem poszczególnym e, modelu część osób, które maluje pędzelkiem, będzie na przykład malowało pewne elementy przed złożeniem. Druga część pewnie będzie malowała to inaczej. No na pewno te elementy należy pomalować pędzelkiem, przynajmniej ja bym tak zrobił. Ale pamiętajcie, ja jestem domowym sklejaczem. No i mamy kolejne etapy sklejania tego modelu. Części nie ma tutaj mało, ale też nie jest to jakaś nawałnica części, więc osoby, które są średnio zaawansowane jeżeli chodzi o modelarstwo to na pewno będą, dadzą radę skleić ten model bez żadnego problemu. To widzimy imitację plandeki do zasłonięcia góry i poszczególne etapy składania widzimy, że klapy można zrobić otwierane nie tylko na stałe, że albo otwarte albo zamknięte, tylko widzę, że tu jest możliwość chyba wykonania yy, chyba, chociaż nie, nie ma albo otwarte, albo zamknięte. Nie ma możliwości robienia ich otwartych i zamkniętych. Tutaj mamy finał. Narzędzia są od, oddzielnie. E, co tutaj dalej jest? No, poszczególne te elementy sklejania. Trochę jest tego. I tutaj y, producent nam pokazuje tak. E, korsyka. 42 rok malowanie Sycylia, 43 rok. Następnie mamy właśnie tutaj Rosję sowiecką. No i mamy północną, północne Włochy, początek 44 roku. Czyli tu już po kapitulacji Włoch, e, po prostu wojska niemieckie przejęły e, czołgi e, po byłej armii Mussoliniego. I tak się wygląda instrukcja. No i teraz chyba najwyższa pora zajrzeć. Aha, tutaj są jeszcze, zaczniemy od kalkomanii i blaszki. Na pierwszy ogień leci blaszka. A, posłuchajcie. To jest najprawdopodobniej oszklenie do reflektora. Do reflektorów. Klisza z, z klejem od spodu. I można to wkleić. Ale to jeszcze trzeba się upewnić przy instrukcji. No Wygląda to na y, elementy tutaj wycięte, przezroczyste i najprawdopodobniej są to, jest to oszklenie reflektorów. E, teraz blaszka. Blaszka prezentuje się tak. Nie jest za gruba, nie jest za cienka, taka akurat i to jest blaszka wykonana przez italeri. Tu mamy tablice rejestracyjne. Powiem wam, że bardzo się cieszę, że tu są też elementy fototrawione, które na pewno nie spowodują dużego jakiegoś zawirowania w pracach przez osoby, które są średnio zaawansowane. Nie można się ich obawiać, spokojnie można działać, tym bardziej, że ich jest niewiele. Tak prezentuje się kalkomania do tych modeli, zestaw właśnie z kalkomaniami i oczywiście jest ona wydrukowana dla Italerii przez włoską firmę Kartograf. Teraz najmniejsze ramki, dwie takie same ramki. Są to koła, pewne elementy do pojazdu, ale głównie elementy związane z układem jezdnym. Tak prezentują się gąsienice: więc mamy duże paski, długie paski, poszczególne paski również na wywinięcie, na koło napędowe, jak i również napinające. Pojedyncze ogniwa, nie są one aż tak małe, żeby sprawiały jakiś problem. Z drugiej strony, od tej zewnętrznej prezentują się następująco. Są dość solidnie wykonane. Tu mamy koło napinające, koło jezdne, elementy związane właśnie z pojazdem i kołami. Te koła montujemy w te elementy. Koła nośne do gąsienicy. Powiem Wam, że bardzo ciekawy model. On jest trochę większy, większy ale powiem wam trochę większy chyba od TKS lub TK3. Tak prezentuje się w każdym razie. Przesunę kamerę. No, i tu mamy duże ramki. I to jest ramka C, a to jest ramka E. Dość duża ramka. I ta ramka zawiera elementy związane y, głównie y, z samą karoserią, można tak powiedzieć. I tak prezentuje się poszczególne elementy. Są oczywiście elementy silnika. Przedziału załogi. Mamy foteliki, również, jak najbardziej. Akurat w przypadku Włochów nie wiem, czy to są śruby, czy też to są nity. Ciężko mi jest powiedzieć. To jeżeli jest specjalista od włoskiej broni pancernej z okresu II wojny światowej, to fajnie by było, jakby się wypowiedział. Części też chyba układuje znego. Tu mamy, tak, wahacze są. Błotniki. Fragment chyba to jest. Posłuchajcie. Ciężko mi, lufy szukam. Chciałbym zobaczyć, a lufa jest na drugiej ramce. <laughs> Tutaj mamy. Nie, ładnie to się prezentuje. No nie jest to najnowszy wypust chińskich firm, ale powiem Wam, jeżeli ktoś lubi Włoszczyznę, to jak najbardziej mu polecę. Powinien spokojnie skleić ten model i będzie bardzo ciekawym modelem w kolekcji. A wkrótce pozostałe modele od italery włoskich już czołgów. Elementy góry karoserii. Dodatkowego wyposażenia. No tutaj mamy tą plandekę. To jest ona. Kolejne elementy. Fajnie to wygląda powiem wam. To są elementy właśnie tej plandeki, tak samo, które wklejamy na, właśnie nasuwana jest po takiej szynie do wnętrza. Model bardzo ciekawy, przez nikogo innego nie więc nie mamy alternatywy. Może szkoda, a może i nie. No, i Lufa oczywiście, mimo że nie ma tutaj takiego wcięcia, posiada otwór. No, i powiem Wam, że to jest to wszystko. To jest cały unboxing, jeżeli chodzi o właśnie e, tankietkę niszczyciel czołgów lub umocnień. No, tutaj na przykład producent tank Destroyer, tak. Nie, przepraszam bardzo, L40, tak, jest to przerobiony, właśnie czołg na tego typu niszczyciel. Model z 35 roku działał przeciwpancerne. To wszystko na dzisiaj. Link do modelu, chciałem tutaj jeszcze, czy pokazywałem wam farby, właśnie? Nie jestem pewien. Tak, pokazywałem czołgistów i farbę na samym początku. Więc moi mili, linki do modelu, do czołgistów, do, do farb, jak najbardziej w y, opisie filmu. Ja Wam dzisiaj bardzo dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was. Do następnego unboxingu. Trzymajcie się czołem, czołgiem.